Mam na imię Urszula i z zawodu jestem rzeźbiarką i nauczycielką. Zdanie, że Pan Bóg ma dla mnie wspaniały plan, słyszałam nieraz na różnych rekolekcjach, ale nie spodziewałam się, że Pan Bóg może mnie aż tak zaskoczyć, że w czasie, kiedy wydawało mi się, że ja już wszystko w życiu zrobiłam, pogorszył mi się wzrok, miałam dosyć dużo takich trudności do pokonania, czułam się zmęczona. I w tym momencie dowiaduję się, że ktoś chce, abym zrobiła monstrancję i to taką, jakiej nie ma na całym świecie, to znaczy w kształcie latarni morskiej. Przyjechało do mnie dwóch młodych księży z Częstochowy, którzy pracują z młodzieżą i tam w ich wspólnocie podczas modlitwy rozeznali, że monstrancja ma być właśnie w kształcie latarni morskiej. I z tym pomysłem, z tą ideą, pełni wiary, że ja im pomogę, przyjechali do mnie i po takiej dłuższej chwili zastanowienia poczułam, że mam zgodę z nieba i powinnam się tego podjąć. Czas był dobry, bo to było na początku roku, więc główne uroczystości, kiedy latarnia miała się pojawić w Częstochowie, przewidziane były na 18 września. Zaczęły się projekty, uzgadnianie właśnie szczegółów. Dostaliśmy pozwolenie od arcybiskupa Depo, że możemy realizować i w tym momencie przyszła dla mnie taka próba ufności Panu Bogu. Zdarzyło się, że tak bardzo źle się poczułam, że miałam wrażenie, że umieram. I w tym momencie pytałam Pana Boga: Panie Boże, a co z monstrancją? Bo to, że odchodzę z tego świata, jakby nie zrobiło na mnie aż tak wielkiego wrażenia, bo czułam, że idę w dobre ręce, ale właśnie ta latarnia leżała mi na sercu. Stąd to pytanie: Panie Boże, czy ktoś inny ma robić tą monstrancję? I była cisza, dość długa i bardzo wymowna. Kiedy nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, gdzie szukać pomocy, wołałam do Pana Boga: powiedz mi coś, powiedz. I chwyciłam do ręki liturgię dnia z rozważaniami i tam na ten dzień przewidziany był psalm 4. Ja go zacytuję. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał, spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. Uwierzyłam Panu Bogu na słowo. Po czasie, kiedy się obudziłam, wiedziałam, że to jest czas dany mi właśnie na wypełnienie woli Bożej, że ja mam skończyć tą monstrancję. Nie było łatwo. Problemy wyrastały jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Dosłownie w ostatniej chwili udało nam się w czwartek, a w sobotę były uroczystości, skończyć monstrancję i dziękować Panu Bogu za to, że jednak mimo, że wszystkie prace szły bardzo wolno, ale dopięliśmy swego. Przyznam się też, że ten czas robienia monstrancji był dla mnie czasem rekolekcji, czasem ciszy, takiej też rewizji życia i codzienna Eucharystia, spowiedź, także modlitwa uwolnienia były dla mnie taką szczególną łaską, gdzie mogłam wzrastać duchowo, gdzie tą obecność Pana Jezusa czułam bardzo blisko i moja osobista więź z Nim bardzo się poprawiła. Nasze relacje bardzo się poprawiły w tym czasie.
za co jestem mu ogromnie wdzięczna, że mnie odbudował, bo takie zdanie, które cały czas gdzieś miałam w pamięci, to było: nawróć się, a ja cię odbuduję. I ta obietnica została wypełniona obficie. Drugi taki moment warty może wspomnienia to jest to, że cały czas towarzyszyła mi modlitwa osłonowa mojej wspólnoty i ludzi, moich znajomych, których mogłam poprosić o taką przysługę właśnie modlitewną. Oni teraz się dopytują, są też ciekawi, jakie efekty wydała ich modlitwa. I myślę, że Panu Bogu zależało na tym, żeby tym razem ta monstrancja zaangażowała jak najwięcej ludzi. I tych, którzy pracowali bezpośrednio przy niej, i tych, którzy się modlili, bo mam takie poczucie, że robiliśmy tron dla samego Pana Boga. Coś bardzo wyjątkowego. Myślę, że każdy z nas to czuł, angażując się w tą pracę. Pan Bóg o wszystkie szczegóły się zatroszczył. Niczego nam nie brakowało. Dosłownie każda rzecz znalazła się w odpowiednim czasie. I mam nadzieję, że wszyscy ludzie, którzy będą patrzeć na tą monstrancję, a tak naprawdę na tego, kto jest w samym sercu tej monstrancji, na Jezusa, że poczują w sercu Jego obecność i nawiążą osobistą relację ze swoim Zbawicielem. Chwała Panu.